Witam was bardzo serdecznie, wprost z Takistanu, z tej strony Abelson. I przed wami nowa seria z gry Arma 2, dokładnie z tego scenariusza do tej gry, Takistan Live. Że wcielamy się w jedną z frakcji żyjących w Takistanie, może być to policja, gangsterzy, terroryści i cywile. Jako cywil musimy prowadzić normalne życie, zarabiać pieniądze i tak dalej. Ale oczywiście, ja kupiłem jeden samochód, wczoraj go gdzieś tam postawiłem i mi go zajumali. A był wypełniony heroiną. Ale zacznijmy, że tak powiem, od nowa. Starczyło mi na szczęście, w międzyczasie trochę zarobiłem na ten samochodzik. No i postaramy się jakiś hajs zarobić. Tak, skoro mamy zarabiać na heroinie, do samochodu przejdziemy za chwilę. Pierwsze co? W grze tabulatorem włączamy lub włączamy TLR Keys. Chodzi tu o to, że w tym Takistan Live są dodatkowe funkcje przycisków, które właśnie włączamy, jak widać teraz na samochodzie. Pojawia mi się Unlock i Trunk. Do bagażnika zaglądamy wciskając klawisz T. Odblokujemy samochód wciskając Ctrl Spacja. Gdy samochód jest otwarty, możemy wsiąść, zobaczyć wyposażenie i tak dalej. Na przykład wsiąść jako kierowca. I już od tej pory działa wszystko normalnie. L to światła i tak dalej. W nocy trzeba jeździć ze światłami. Policja może zatrzymać i wlepić mandat. Fajne rzeczy się tu dzieją. W sumie to wszystko zależy od graczy, jak w każdej grze. W DayZ też za dobrze ludziom nie idzie to wczuwanie się w klimat. A tutaj jest też sporo tego klimatu, muszę wam powiedzieć szczerze. No dobra. Jeśli jesteśmy w pojeździe, też lepiej zablokować, żeby nikt nam się nie wbił, nie ukradł i tak dalej, ale ja na chwilę obecną wysiądę. Zamknę oczywiście. No i przyjrzyjmy się mapie. Jesteśmy tutaj. By zdobyć heroinę, musimy przejechać bardzo, bardzo długą drogę w tym momencie. Nie wiem, czy gdzieś jest jakaś bliższa, ale chyba nie. I tutaj mamy Poppy Field. Chociaż... to jest chyba bliżej. Shift, lewy przycisk myszy, zaznaczamy sobie to miejsce, może dokładniej to zrobię. I w tym białym obszarze będziemy mogli zbierać heroinę. Wystarczy tam podjechać. I... będziemy mogli zacząć zbierać. Jak widać, bardzo długa droga. Nie wiem, czy was męczyć tym. Oczywiście nie mam paszportu, trzeba go kupić, żeby przekraczać granicę, ale w tej chwili nie powinno tam nikogo być. Mało ludzi na serwerze, jest to serwer nie polski. Gram z rana w sumie, ale no dla tych ludzi to jest późna noc, większość chyba wstany. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie, z tej naszej heroinowej wycieczki. W sumie wcześniej zebrałem już sporo heroiny, nawet trochę mam przy sobie. Właśnie, może nie będę jechał aż tam, mam te troszkę przy sobie. Chodzi o to, że chciałem spróbować, bo jeszcze tego nie robiłem, przerobić tą heroinę. Z tego co widzę, można to zrobić tu, w Gang Area. Nie wiem, czy w tym celu muszę wstępować do gangu, czy mogę sobie po prostu tam pojechać i to zrobić. Gang mieliśmy chyba pod piątką, no i mogę join gang. You have not selected any gang. Aha, nie było żadnego gangu. Dobra, spójrzmy jeszcze na mapę, jak ja dokładnie mam pojechać. Już pojechałem źle, muszę zawrócić do tego miejsca i tu skręcić. Ale długa droga przed nami. Czy mogę też tędy? Gówno, po prostu się trzymać. Dobra, jedziemy. W Takistanie można robić wiele rzeczy. Począwszy od jeżdżenia po mieście taksówką od miejsca do miejsca. Właściwie to chciałem to zrobić, ale nie wiem gdzie to rozpocząć. Jak się dowiem, to może nagram jakiś filmik na ten temat, żeby inni mieli łatwiej, bo mało jest filmików z Takistanu. No i co tam jeszcze? No oczywiście dragi różne można, od heroiny, kokainy, LSD. Oczywiście one wszystkie znajdują się poza granicami. Także bez paszportu będziemy musieli przekraczać granicę na lewo. Tam zawsze jest takie ogrodzenie, ale jest tylko przy przejściu granicznym i tam nie wiem, no ze 100-200 metrów dalej.
Jeśli pojedziemy tam przez wzgórza, prawda, w nocy oczywiście wyłączone światło, jak prawdziwy przemytnik, no to spokojnie się dostaniemy na miejsce. Stacja benzynowa na razie nie potrzebuje. Na stacji benzynowej możemy kupić, tu się zatrzymam może, w tym pomieszczeniu, które teraz oglądam, jest gościu, który sprzedaje kilofy na przykład, łopaty i tak dalej, jeśli chcemy wydobywać legalne przedmioty typu plutinium i tak dalej. A u tego gościa możemy sobie kupić zestaw naprawczy na przykład, jeśli nam samochód, tam koło czy coś się rozwali. No jeszcze tego na razie nie kupiłem, będę jeździł ostrożnie. Kurde, że mi ktoś podprowadził furę, tego nie mogę. Chociaż po tylu godzinach w Daisy powinienem być do tego przystosowany, ale liczyłem tu raczej na takie zwykłe życie, no jednak bandyci nie śpią. Sprawdzę tylko, czy nie muszę skręcić tu właśnie, tak. Już bym przespał. No cóż, możemy też kupić sobie wędkę, pójść na ryby, na rybach też można zarobić jakieś małe pieniądze, ale zawsze jest fajna przełowa zrobić coś innego, tak spokojnie. Ludzie w tych grach gonią za pieniędzmi, za sprzętem, a tak naprawdę można fajnych wiele rzeczy zrobić i się dobrze pobawić. Mam nadzieję, że moje filmiki was do tego zachęcą. Ja na razie staram się nielegalnie zarobić te pieniądze, ale zawsze jest to też ciężka praca, muszę się najeździć, nalatać. Ale zarobię jakiś hajs, kupię jakąś lepszą furkę, pomyślę o czymś bardziej legalnym może. Na razie mnie nie stać nawet na kilo, także ogromna strata, no 100 kilo heroiny miałem w furze, kurde, mnie zajumali. No nie wiedziałem, że tak nie można się wylogować, no zamknąłem furę, wylogowałem się gdzieś w mieście, zaparkowałem, no nie wiedziałem, że ktoś to zajuma, że można w ogóle zamkniętą furę zajumać. Jest noc, no jest ciemno. Nie wiem, jak to wygląda ten cykl dni i nocy, czy to jest rzeczywiście tak, jak jest u mnie na zegarze prywatnym, czy abym miał kraksę. Ten taki stan nie za długo, także wiele wam nie powiem, ale z każdym filmikiem będę starał się coś nowego zrobić, nauczyć się tego i przy okazji wam to pokazać. Zatrzymam się na chwilkę, bo myślę, że jednak grę mam za głośno trochę. Cannot fire. Cannot fire. Może będzie lepiej. Ten samochód jednak trochę hałasuje. O, jest zdecydowanie lepiej, także przepraszam was, że wcześniej trochę słabiej było mnie słychać, na pewno teraz jest zdecydowanie lepiej. No już mamy kilometr do skrętu, jesteśmy coraz bliżej. Nie pokazałem samego zbierania heroiny, ale to polega na tym, że tak jak pokazałem wam na mapie, ten okrąg taki przy Poppy Hills, jedziemy tam, no i biegamy w tym okręgu, po prostu biegamy. Nasza postać w tym momencie, gdy biegamy, wirtualnie zbiera heroinę, która trafia do naszego inwentarza. Nasz inwentarz otwieramy klawiszem 2, jeśli mamy włączony oczywiście tabulatorem TLR Keys. No i w inwentarzu możemy tam chyba zmieścić 60, z tego co pamiętam, tej heroiny sztuk. Właściwie to ja mam teraz cały czas przy sobie ją. Nie odłożyłem do samochodu, jeśli by mnie tu policja gdzieś zatrzymała, no to trochę lipa. Za 20 mogę to zatankować. Ostatnio tankowałem za 4, to nie wiem, ceny wzrosły, czy to cała stacja? Być może na każdej stacji. Oczywiście, no jak tankujemy, to nie tak jak Dizzy, że na dzika, na kleszcza, tylko trzeba oczywiście za to zapłacić. No i ja zrobiłem błąd, bo nie mam przy sobie żadnej gotówki. Mam nadzieję, że w to i z powrotem dam radę obrócić na tym baku. Jak nie, to będę z buta bieg. No cóż. Zostawię furę i pewnie znowu ją stracę. Ciężkie jest życie takistańskiego cywila. Ciekawi mnie to rozwożenie taksówką, bo to by była taka nieinwazyjna misja. Trochę bym zarobił chociaż na jakiś pojemniejszy samochód czy coś, bo tak tym się najeżdżę. Ale powolutku, no.
Nigdzie nam się nie spieszy, życie jest długie, aż do śmierci. Także damy radę. Mam nadzieję, że tu nie będę musiał za nic płacić, w tym Gankaria. No niby wiem, że muszę wstąpić do gangu, niestety żadnego nie ma, żebym mógł. No i nie wiem, co z tym fantem dalej zrobić. Słyszałem też jakieś licencji, że nawet nie będąc w gangu można tam, ale no za to pewnie będę musiał zapłacić. Ciekawe, czy będę mógł zapłacić heroiną. Nieprzerobioną. Jak widać, w międzyczasie jako cywilian też 1200 nam co jakiś czas, co 5 minut chyba wpływa na konto. To jest takie niby zarabianie, nie wiem co to jest, może jakoś zapomoga. Ale to w razie właśnie, tak jak ja straciłem furę, no to po prostu musiałbym się poszwędać trochę po mieście, coś zarobić na jakiś rower chociaż, no. Coś długo jadę, muszę zerknąć na mapę. Zbliżam się tu, zaznaczę sobie ten Gankaria. Mniej więcej. No i mam nadzieję, że chociaż to trochę heroiny. Mam jej za mało co prawda, no bo to nie jest wypełniony bagażnik. Sprzedam tylko trochę. Ale być może zarobię chociaż na kilof, żeby w kolejnym odcinku pokazać wam, jak się wydobywa platinium. Już będę musiał jechać za granicę bez paszportu. Być może też zobaczycie, jeśli będzie ktoś na przejściu granicznym, jak przekracza się granicę na lewo. Bo to też może się przydać. Nie zawsze będziemy w stanie przekroczyć, chociażby mając przy sobie narkotyki. Zabiorą nam, czy zabrać nie mogą, ale dadzą nam mandat, ewentualnie postrzelą. Także po co to komu? Jestem coraz bliżej i zaraz się okaże. Jeśli zakończy się to klapą, no to będzie problem. Ale to już mój problem, nie wasz. Grunt, że zobaczymy, jak tam dojechać i co można tam zrobić. Dobrze, że tej heroiny trochę przy sobie wziąłem. Nie zostawiłem wszystkiego w samochodzie. To jest nauczka na przyszłość. Będę gdzieś parkował, kurde, w krzakach na pustyni. Coś i tam pewnie mi ktoś zajuma. Takie życie. Ale ja jednak grając w 3DZ, czy właśnie w taki Stone Life, staram się być dobry dla ludzi. Wkurza mnie takie chamskie właśnie granie, psucie komuś zabawy. Mimo, że jestem zwykłym właśnie cywilem i sobie jadę z heroiną, ktoś mi popsuł całkowicie. Z drugiej strony taka osoba, która jest poszkodowana w takiej sytuacji, ma zajawkę na po prostu dalsze działanie, prawda? Odbicie tej fury, no ale nie znam ani mapy, ani w ogóle realiów, jakie tu panują do końca. Także nie wiem, no nie odbiję pewnie tej fury, nie znajdę jej nawet. Ktoś już dawno ją gdzieś zajumał. Chcę pojechać ulicą, ale tu nie widzę żadnego skrętu. Będę musiał się chyba wbić z nielegala. Oj, coś tu jest. 200. Już niedaleko. Jesteśmy w Gankaria. Zaparkuję sobie tu gdzieś. Chociaż może wjadę. Może się nic nie stanie. Złego. Tu widzę jakąś dróżkę. Także jeszcze podjadę tędy. To właśnie nie wiadomo, co jest dróżką, a co nie. Ciemno tu, kurde, żeby mnie nie napadli jacyś bandyci. Oczywiście kontrol spacja. Na początku zawsze o tym zapominałem, dziwiłem się, czego nie mogę wyjść. O, nie włączyłem światła, ale niech będzie. Gdzie tutaj coś jest? Widać mój taki sański cień. Tam na włączonych cieniach jest też moda, że lepiej wszystko widać, jak się to ma wyłączone. Kurde, no mam zaznaczony sam środeczek. A jest, właśnie. Oj, ładnie. Heroin Processing Training, 25 tysięcy. No i jesteśmy w dupie. Po prostu, mówiąc w skrócie. Mam heroinę. Nie mogę jej przerobić. Do gangu też nie wstąpię. Create kosztuje 75 tysięcy. Nie jest dobrze. Ale jakbyście chcieli wiedzieć, to przynajmniej wiemy tyle, że to kosztuje. Nie mam pieniędzy. Teraz widzę, że LSD będzie lepszym pomysłem.
Dobra, no to co mogę zrobić? No nic nie zrobię, także pozbędę się chociaż tej heroiny. Pokażę wam teraz właśnie jak wygląda te menu z rzeczami, które mam przy sobie. To jest pod dwójeczką. Otwiera nam się tu po prawej, mamy kluczyki do samochodu, jakieś tam pieniądze. Niby mam, tak? 16 tysięcy. No mamy tu też 58 kilo heroiny, znaczy nie kilo, to są jednostki, to mniej chyba waży. No nie wiem, nieważne. Ja wezmę teraz drop. Aha, wziąłem jeden. O tym też pamiętajcie, process heroin i tu się wybiera. Mam jeszcze 57, wyrzucę wszystko. Kurde, zupełnie nic nie widzę, teraz się zrobiło naprawdę ciemno. Na szczęście zostawiłem te światła. Ależ ciemno, na pewno nic nie widzicie, także ten filmik chyba już zakończę. Zobaczyliście, gdzie można heroinę przerabiać. Niestety mi się jeszcze to nie udało. Kurde, nic nie widać. Szczęście w miarę pamiętam, w którym tu przyjechałem. Chyba tędy. No i nie jest dobrze. Bo nie wiem, co teraz. Pocznie mój takistański bohater. Ale liczę na to, że da sobie jakąś radę. Jak widzicie, wszystko tutaj kosztuje. Nawet kurczę gangsterzy za darmo nie nauczą przerabiać heroiny. Ale dobrze. Na pewno jakoś ten hajsik zarobię. Powolutku. I ta heroina jeszcze będzie przeze mnie przerabiane. Prowadzenie auta mi jeszcze średnio wychodzi. Z tej osoby nie lubię jeździć, ale znowuż z trzeciej osoby strasznie hałasuje. No, mimo przyciszonych dźwięków z gry będzie straszny hałas. 3 minuty do następnej wypłaty. Kurczę, no postaram się pojechać do miasta i znaleźć do opcji taksówki, może pokażę to w kolejnym filmiku. A za obejrzenie tego dziękuję. Nie będę was więcej męczył tą moją jazdą. Jeśli byście chcieli rozpocząć grę na tym serwerze, ja w opisie podam IP. I zachęcam do wspólnej zabawy. Jeśli ktoś chciałby razem tutaj podziałać, coś pokombinować, to też z miłą chęcią. Jeśli macie dobre intencje, oczywiście. I lubicie pograć sobie tak dla zabawy, a nie dla trollingu typowego, to zachęcam do odzywania się i też subskrybowania kanału, bo będzie więcej filmików. Jeśli ktoś lubi te tematy, lubi DayZ, lubi taki stan, to na pewno znajdzie na tym kanale coś dla siebie. W przyszłości oczywiście więcej akcji, nowe poradniki i tak dalej. Także zachęcam jeszcze raz i do usłyszenia w Takistanie.